Dzień dobry, witam w piątek i zapraszam na kartę dnia. Karty dnia w piątek. Jak my się pokazujemy? Ta moc idzie za nami, ale to znaczy, że my dzisiaj będziemy świecić jeszcze. Uważajcie, żeby nic się do Was nie podczepiło, dlatego że widać tutaj w tej karcie śmierci jakiegoś podczepa. Wczoraj mówiłam o tym magu. To znaczy, że tendencja przechodzi na dzień kolejny. Tak więc możecie to w dalszym ciągu wykorzystać. Ale tak jak mówię, jeżeli się pootwieracie za bardzo, możecie świecić energetycznie, no i tutaj jest takie niebezpieczeństwo. W szczególności uważajcie, jeżeli idziecie do jakichś, no nawet centrów handlowych, już nie mówię o szpitalach, o jakichś urzędach, tam gdzie jest może jakaś tragedia, coś takiego. Po prostu zabezpieczcie się przed wejściem. Tutaj też mi się jakieś takie wewnętrzne rozedrganie pokazało w tym rycerzu mieczy. Możecie po prostu dzisiaj mieć tendencję w związku z tym, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, że coś się do Was przyczepi i po prostu sami nie będziecie wiedzieć, co się dzieje. No to już macie odpowiedź, że to może być właśnie to. Jeżeli nie uda Wam się mimo wszystko zabezpieczyć przed jakimiś podczepami, to po prostu oczyście się wieczorem, kąpiel, woda z solą, okadzić się szałwią albo po prostu intencyjnie zapalić świecę. Dlatego, że no możecie pod koniec tego dnia właśnie czuć, że czegoś Wam brakuje, jakieś takie ubóstwo mi się tutaj pokazało pod koniec dnia. No możecie też po prostu coś zgubić, tak? Bo tutaj jest ubóstwo materialne pokazane, ale to jest wszystko właśnie ze sprawą tego, o czym mówiłam wcześniej. No i też takie rozedrganie wewnętrzne. Tak więc uważajcie dzisiaj na siebie i dalej macie moc. Dobrze by było, żebyście kontynuowali tę dobrą pasę, w szczególności jeżeli chodzi o sprawy finansowe z poprzedniego dnia. Ale tutaj ostrożnie. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam udanego piątku, miłego dnia. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa.